Dzień dobry. Na początek ciekawostka, taka językowa. Czy wiedzieliście o tym, że wystarczy zamienić tylko kilka liter w słowie Beniaminek, by wyszło nam słowo Spadkowicz? No może nie do końca jest to takie proste, natomiast życie pokazuje, że czasami nawet tych liter nie trzeba zamieniać, bo po prostu w ekstraklasie Beniaminek za 10-11 miesięcy tym Spadkowiczem się staje. W ostatnich 5 latach na 13 zespołów, które spadły z ekstraklasy, aż 8 było Beniaminkami. Więc tak naprawdę w myśl powiedzenia ekstraklasa fajna sprawa, pierwsza liga też ciekawa, zespoły wchodzą do ekstraklasy tylko po to, żeby rok później z niej spaść. Często mówi się o tym, że Beniaminkowie mają najtrudniejszy ten drugi sezon. Mówi się o syndromie drugiego sezonu, gdy rozmawia się z prezesami czy trenerami klubów, mówią oni, że tak, utrzymaliśmy się, ale zawsze najtrudniejszy jest ten drugi sezon. Historia i statystyka pokazują, że nie do końca. Najtrudniejsze jest pozbycie się miana Beniaminka i w tym sezonie na pewno doskonale znacie tabelę. Wszystko wskazuje na to, że Beniaminkowie też z ligi od razu polecą. Czy w komplecie? O tym za moment. Natomiast nie tylko ten sezon potwierdza, że Beniaminkowi trudno jest się utrzymać w ekstraklasie, ale potwierdza to historia ostatnich lat. I dzisiaj we vlogu, w tej smykałce, zastanowimy się przede wszystkim, dlaczego tak jest, z czego to wynika, ale zastanowimy się nad tym, czy jest coś, co Puszczę ŁKS i Ruch może trzymać przy nadziei, a jeśli ma trzymać przy nadziei, to kto tej nadziei może mieć najwięcej? ŁKS, Ruch i Puszcza do tej pory rozegrali 38 spotkań i wygrali tylko 5 z nich. Natomiast jeśli odliczymy sobie zwycięstwa Beniaminka nad Beniaminkiem, to dostajemy 35 spotkań i tylko 3 zwycięstwa. Tak naprawdę przegrać z Beniaminkiem w tym sezonie to jest niewyobrażalny wstyd, bo mało komu się to w cudzysłowie udało. Zgadza się, no jesteśmy dziadami, no. 3 spotkania na 35 z zespołami, które rok wcześniej były już w tej lidze. No to jest wynik wręcz niewyobrażalny i chyba nie muszę dodawać, że jest to główna przyczyna tego, dlaczego Ruch, ŁKS i Puszcza są w strefie spadkowej i po tym weekendzie też będą w strefie spadkowej, bo mają za dużą stratę do bezpiecznej strefy, żeby odrobić ją w jeden weekend. Łatwo byłoby powiedzieć, że no Damian, po prostu tak się stało. W tym sezonie do ekstraklasy weszły naprawdę słabe zespoły, ale nie do końca. Niestety mam dostęp do historii ekstraklasy, tej najnowszej, i ta historia z ostatnich 5 lat pokazuje, że Beniaminkowie ostatnio mieli bardzo ciężko. No bo popatrzmy, ostatni sezon, Miedź Legnica wygrywa pierwszą ligę, wchodzi do ekstraklasy i zaraz spada, z kolei Korona Kielce i Łódź utrzymali się tylko 4 punktami nad strefą spadkową. Sezon wcześniej, Brookbet i Górnik Łęczna wchodzą i zaraz spadają, czyli 2 z 3 Beniaminków od razu leci z ligi. Sezon 2020-2021 spadała tylko jedna drużyna i było z nią Podbeskidzia, jakże Beniaminek. A gdyby spadały 2, tak jak przed reformą, to spadłaby też Stal Mielec, która, nie zgadniecie, też była Beniaminkiem. Cofamy się o rok. ŁKS wchodzi do ekstraklasy i od razu, cóż za sensacja, od razu spada, a drugim Beniaminkiem był wtedy Raków, który jest tutaj takim wyjątkiem na przestrzeni ostatnich lat, takim dość mocnym. Sezon wcześniej, Miedź wchodzi, Zagłębie, Sosnowiec wchodzi i od razu spada w komplecie, bo leciały wtedy 2 zespoły. Sezon 2017-2018, 2 Beniaminków wchodzi, 1 spada i jest to Sandecja Nowy Sącz. Oczywiście na przestrzeni tych ostatnich lat mamy ciekawe wyjątki, tak jak na przykład Warta Poznań, która w pierwszym sezonie po awansie otarła się o europejskie puchary, właśnie miała tyle samo punktów co Śląsk, który wówczas do pucharów wszedł, ale miała gorszy bilans meczów bezpośrednich. Inne wyjątki? Radomiak Radom, świetna jesień i zaczęło się przebąkiwać nawet w Radomiu o pucharach za kadencji trenera Banasika. Takim najlepszym Beniaminkiem był Raków Częstochowa, który najpierw usadowił się w środku tabeli, a później poszedł wyżej. Są też kluby, które spadają tylko na chwilę. Z ostatnich lat Górnik Zabrze czy Zagłębie Lubin, które po spadku od razu wracały do ekstraklasy i robiły wynik w top 5. Kwalifikowały się od razu do eliminacji do europejskich pucharów. Natomiast to są dowody anegdotyczne. Takich przykładów jest zdecydowanie mniej w relacji do tego, ile zespołów zaraz po wejściu spada. To jest reguła, że jeżeli wchodzisz, to masz wysokie szanse na to, żeby spaść ligi. I trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest. Dlaczego?
Dlaczego? Jakieś pytanie jeszcze? Pierwszym czynnikiem, aczkolwiek nie wiem czy najważniejszym, są oczywiście pieniądze. Macie teraz przed oczami tabelę przychodów ekstraklasy z sezonu, w którym Miedź Legnica wchodziła do ekstraklasy. I widać gołym okiem, że poza Widzewem, który był wtedy taką efemerydą pierwszoligową, te budżety w relacji do budżetów klubów ekstraklasy są wyraźnie niższe. Oczywiście to nie jest jedyny powód tego, dlaczego kluby od razu z tej ligi lecą. Chociażby w Anglii, której dysproporcje między zarobkami w Premier League a Championship są jeszcze większe, aż tylu spadków nie ma. Natomiast jest to pewien problem. Po pierwsze, kluby próbują iść za mocno. To znaczy, wiedząc, że przyjdą zaraz pieniądze z Canal Plus, próbują przelicytować. Gdy spadają, to lecą już na same dno. Dobrym przykładem jest tutaj wspomniane wcześniej Zagłębie Sosnowiec, które po prostu przelicytowało i później w tej pierwszej lidze utkwiło do tego stopnia, że śmierdziało tam spadkiem. Ciekawy manewr przeprowadza Ruch Chorzów. O Ruchu w środowisku mówi się, że nie chce się utrzymać za wszelką cenę, ale sowicie wynagrodzi to, jeżeli się utrzyma. To znaczy kontrakty, które podpisywał latem, były skonstruowane w taki sposób, że piłkarze nie zarabiają jakichś niewiarygodnie dużych pieniędzy, ale czeka ich solidny bonus, solidna premia w przypadku utrzymania. Podobny myk próbowała zrobić w zeszłym roku Miedź Legnica już w okresie tym zimowym, natomiast no jak wiemy doskonale z historii, to się nie udało. Skoro jesteśmy już przy Miedzi Legnica, to przejdźmy sobie do drugiego punktu, który moim zdaniem jest bardziej istotny, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jakość piłkarzy determinuje twoją grę. Natomiast czasem zespoły o porównywalnych kadrach zajmują w Ekstraklasie dwa różnie skrajne miejsca. Czyli jedna drużyna z podobną kadrą, jeśli chodzi o sumę jakości, spada z Ekstraklasy, a druga melduje się na przykład na 10 lub 11 miejscu. I mówię tutaj, stworzyłem sobie roboczo taki termin paradoks stylu. No bo teoretycznie warto grać ofensywnie. Najlepsze kluby na świecie grają ofensywnie. A skoro najlepsze kluby grają ofensywnie, zespoły, które są w czołówce ekstraklasy jak Lech, Legia czy Raków na ogół grają ofensywnie, no to teoretycznie powinno się opłacać grać dużym utrzymaniem posiadania piłki, grać wymieniając dużo podań, mieć wysoki passing rate, czyli liczbę podań na minutę posiadania piłki. Wydawałoby się to logiczne, ale wróćmy do Miedzi, o której wspomniałem, bo Miedź jest tutaj ciekawym przykładem. Miedź Legnica awansowała do Ekstraklasy z przewagą 15 punktów nad drugim miejscem w tabeli i rok później, cóż za przypadek, spadła z Ekstraklasy, mając 15-punktową stratę do najbliższego bezpiecznego miejsca. Przed tym sezonem, w którym Miedź weszła do Ekstraklasy, byłem na sparingu Warty Poznań z Miedzią Legnica i wtedy Miedź miała takie momenty, gdy z tej Warty, która ma podobny poziom, nie wiem, budżetu, możliwości, no grała sobie jak chciała. Miedź ten mecz przegrała, natomiast pod względem kultury gry, pod względem takiego walorów estetycznych, wyglądała zdecydowanie lepiej. A ostatecznie znalazła się zdecydowanie niżej od tej Warty. Paradoks stylu polega na tym, że to, co działa w pierwszej lidze, niekoniecznie będzie działać w Ekstraklasie, z uwagi na to, że Ekstraklasa mniej tych błędów wybacza. Masz mniejszy margines błędu. Jeżeli pomylisz się w sytuacji krytycznej w pierwszej lidze, są mniejsze szanse na to, że przeciwnik to wykorzysta, chociażby na poziomie Ekstraklasy. Podobne rzeczy dzieją się na poziomie między Ekstraklasą a europejskimi pucharami, o czym boleśnie przekonują się polscy pucharowicze. Zatem co? Trzeba to wszystko wywrócić po awansie? Niekoniecznie, natomiast to sprawia, że maksymalizujesz swoje szanse. To znaczy, jeżeli grałeś w określony, bardziej defensywny styl w pierwszej lidze i dało ci to awans, to grając to samo w Ekstraklasie, zwiększasz swoje szanse na to, żeby w tej Ekstraklasie pozostać. Chcecie przykłady? Warta Poznań. Warta, która po awansie do Ekstraklasy zajęła 5. miejsce w tej elicie, grała bardzo podobnie w pierwszej lidze, jak i po awansie. Miała jedno z najniższych posiadań piłki, miała jedną z najniższych sumy podań. Natomiast miała bardzo szczelną defensywę, jedno z najniższych XG against w pierwszej lidze. Miała bardzo dobry, że zorganizowany pressing, świetnie wykonywała stałe fragmenty gry i po wejściu do Ekstraklasy właśnie nic nie zmieniła. Poza wymianą kilku piłkarzy, którzy mieli wnieść tę grę najwyższy poziom. I tutaj
Od razu, co bystrzejsi widzowie mogą sobie pomyśleć, no to który z tych Beniaminków może tak grać? Takim Beniaminkiem może być chociażby Puszcza Niepołomice. Dlatego jeżeli szukamy w tych drużynach z obecnego poziomu Ekstraklasy drużyn, które mogą utrzymać się w Ekstraklasie, to ja mimo tego, że pewnie UKS budzi większe zainteresowanie, Ruch podobnie i pewnie budżety mają większe od Puszczy Niepołomice, to ja stawiam na to, że jeżeli któryś z Beniaminków się utrzyma, to będzie to Puszcza Niepołomice. Dlaczego? Właśnie jeśli chodzi o styl gry. Puszcza ma jedno z najniższych PPDA w Ekstraklasie, czyli pozwala na największą liczbę podań rywalowi, zanim podejmie akcje defensywne. Puszcza jest, stoi sobie z tyłu, mówi: panowie, grajcie, ale jak podejdziecie blisko nas, to będziemy agresywni, będziemy blisko siebie, będziemy mieli dużo zawodników przed linią piłki i nie damy sobie tak łatwo goli strzelać. Poza tym Puszcza w pierwszej lidze miała absolutnie najwięcej dośrodkowań. Miała bardzo wysoki współczynnik skuteczności tych dośrodkowań, bo aż 39% dochodziło do celu, co jest wynikiem bardzo dobrym, nawet w skali takiej globalnej. Puszcza miała świetnie opracowane stałe fragmenty gry. I to wszystko widzimy obecnie. Puszcza jest jednym z najlepszych zespołów, jeśli chodzi o wykorzystywanie stałych fragmentów gry. Wejdźcie sobie na profil Michała Macka, który analizował już to, profil twitterowy. Zgranie na krótki słupek, przedłużenie tego na dalszy słupek i tam na ogół jest Łukasz Sołowiej, który w pewnym momencie na starcie tego sezonu był w czołówce klasyfikacji strzelców. Puszcza też broni w określony sposób, pozostawia bardzo mało przestrzeni, a przy tym nie chce aż tak być z piłką. Jeżeli przeprowadza akcje, to są akcje 3, 4, 5, 6 podaniowe, nie konstruuje długo akcji, nie bawi się też w ryzykowną grę od tyłu i to sprawia, że w moim przekonaniu maksymalizuje swoje szanse na to, żeby w Ekstraklasie pozostać i wynika to ze świadomości swoich ograniczeń. Z kolei ŁKS, który w pierwszej lidze był w czołówce pod względem posiadania, pod względem passing rate, pod względem podań w ofensywną tercję, pod względem podań progresywnych, ma problemy. Bo ma po prostu piłkarzy za słabych na to, żeby grać w taki sposób na poziomie Ekstraklasy. Tak, i w dupie środek pomocy, w dupie defensywa i to na nich. Do tego dochodzi oczywiście osobny cały rozdział o tym, że w moim przekonaniu ŁKS ma za sobą bardzo słabe okienko letnie i pewnie tutaj duża wina spoczywa i na ograniczeniach finansowych, ale też na złych decyzjach dyrektora sportowego Janusza Dziedzica. Teraz ŁKS zmienił trenera, Piotr Stokowiec chce grać bardziej defensywnie, natomiast gdy wystawił na Górnik 43 obrońców, to nie wyglądało to za dobrze. Jest to dość eufemistyczne określenie, nie wyglądało to za dobrze, gdy dostajesz 0,5 w trąbę. No dobra, czyli ja widzę największe szanse na utrzymanie po stronie Puszczy Niepołomice. A co jeszcze może być nadzieją Beniaminków? To, że dół tabeli będzie dość płaski, że będą małe różnice między miejscem 18, a dajmy na to 14. Na ogół zakładało się, że kluby z dołu tabeli przed sezonem zakładały, że do utrzymania wystarczy tak 37-38 punktów. W tym sezonie może być tych punktów wymaganych do utrzymania nieco mniej. Na Twitterze działa Piotr Klimek, który bazując na statystykach, na sile zespołów, na prawdopodobieństwie szacuje taką prognozę dla klubów Ekstraklasy. I oczywiście w tej analizie Piotra bardzo wysokie szanse na spadek mają obecnie wszyscy trzej Beniaminkowie, ale ciekawe obserwacje można poczynić, gdy popatrzymy sobie na prognozowane punkty, bo wychodzi na to, że ten próg do otrzymania może być niższy niż w poprzednich latach. Do tego widzimy też po niektórych zespołach, że mają dość duże wahania formy. Patrzymy sobie, nie wiem, na Stal, na Wartę, na Górnik, na Widzew. Nie wszystkie te zespoły będą na fali i to może sprawić, że Puszcza, ŁKS czy Ruch mogą spojrzeć z większą nadzieją na to, jak plasują się te szanse na utrzymanie. Natomiast trzeba zacząć wygrywać, co do tej pory było dość dużym problemem dla każdej z tych trzech drużyn. To tyle o szansach, ale co jest złą informacją? Złą informacją jest to, że w ostatnich latach, żeby utrzymać się w Ekstraklasie, musiałeś tracić mniej niż 50 bramek. Właściwie w ostatnich 5 latach tylko Korona Kielca była jedynym zespołem, który spadł z Ekstraklasy, mimo tego, że stracił mniej niż 50 goli w sezonie.
I tutaj patrzymy sobie na obecnych beniamików, gdzie każdy z nich ma średnią minimum 2 goli straconych na mecz, co w ostatecznym rozrachunku przy 34 kolejkach daje nam wynik wysoko przekraczający te 50 goli. I to jest duże zagrożenie zarówno dla Puszczy, ŁKS-u, jak i Ruchu, zwłaszcza dla ŁKS-u, który w moim przekonaniu ma najbardziej dziurawą obronę w lidze. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym, kto spadnie z Ekstraklasy, ale skoro sądzicie, że to będzie 3 beniaminków, to który z nich będzie najwyżej? Ja stawiam na Puszczę, tylko nie do końca jeszcze potrafię znaleźć zespół, który miałby tam za Puszczę wskoczyć. Ja nazywam się Damian Smyk, to był program Smykałka. W opisie macie ofertę naszego sponsora kanału, naszego partnera Superbet. Pamiętajcie o tym, że hazard wiąże się z ryzykiem, więc grajcie odpowiedzialnie. Ja za dzisiaj dziękuję, kłaniam się i do zobaczenia za tydzień.